Wszechświat, nazywany również kosmosem, to obszar obejmujący wszystko, co znajduje się poza Ziemią. Przestrzeń kosmiczna to skomplikowany system złożony z wielu różnorodnych elementów. Są nimi galaktyki, gwiazdy, pyły, planety, komety i wiele innych. Te elementy nazywamy ciałami niebieskimi. Kosmos jest bardzo duży i cały czas się rozszerza, co oznacza, że jest jeszcze wiele do odkrycia. Naukowcy z całego świata przeprowadzają badania, aby dowiedzieć się, jak działa kosmos i jakie jeszcze tajemnice skrywa. Kosmos to niesamowite miejsce, które czeka na nowych naukowców i podróżników. Może kiedyś i ty będziesz miał szansę odkryć coś nowego w kosmosie. Oto Układ Słoneczny, skomplikowany i fascynujący układ planetarny, w którym znajduje się Ziemia. W środku tego układu znajduje się Słońce, wielka gwiazda, wokół której krąży 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Planeta, która znajduje się najbliżej Słońca, to Merkury, najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym. Jest to skalista planeta o chropowatej powierzchni, która przypomina Księżyc. Kolejna planeta, Wenus, jest jedną z najmniej gościnnych planet w Układzie Słonecznym. Powierzchnia Wenus pokryta jest gęstą, gorącą atmosferą, złożoną głównie z dwutlenku węgla. To najgorętsza planeta w Układzie Słonecznym. Trzecia planeta od Słońca to Ziemia. Tutaj mieszkamy. Ziemia ma idealne warunki do życia. To jedyna planeta, na której mogą rozwijać się organizmy żywe. Mars to czwarta planeta od Słońca. Jest nazywana czerwoną planetą. Pokrywają ją pyły zawierające żelazo, które rdzewieje i nadaje planecie charakterystyczną barwę. Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Znany jest przede wszystkim jako olbrzym gazowy, składający się w większości z wodoru i helu. Saturn to szósta planeta w Układzie Słonecznym. To druga największa planeta gazowa zaraz po Jowiszu. Saturn znany jest przede wszystkim ze swoich pierścieni, które są jednym z najpiękniejszych widoków w kosmosie. Uran to kolejny gazowy olbrzym, a do tego najzimniejsza planeta w naszym układzie. Ma niebieski kolor, który zawdzięcza metanowi. Ostatnią planetą w Układzie Słonecznym jest oczywiście Neptun. Jest on bardzo podobny do Urana. Jego atmosfera jest burzliwa, odbywa się tam wiele ciekawych zjawisk. Gwiazdy to olbrzymie błyszczące kule, które świecą na niebie nocą. Emitują światłem i ciepłem. Są tak daleko od Ziemi, że wydają się bardzo małe, ale w rzeczywistości są ogromne. Gwiazdy są bardzo ważne dla naszego wszechświata, ponieważ wytwarzają energię i ciepło, które utrzymują życie na planecie. Każda gwiazda ma swoją własną temperaturę, kolor i rozmiar. Najbliższą gwiazdą dla Ziemi jest Słońce, które jest żółtą gwiazdą. Słońce jest ponad 100 razy większe od Ziemi. Jest zbudowane z gorących gazów, przede wszystkim z wodoru i helu, które połączone w procesie termojądrowym emitują ogromną ilość energii, dzięki której Ziemia i inne planety
otrzymują ciepło i światło. Czy marzyliście kiedyś o zostaniu kosmonautą? Kosmonauta to inaczej astronauta, czyli osoba, która podróżuje w kosmosie. To bardzo ekscytujący zawód. Aby zostać kosmonautą, trzeba być w doskonałej formie fizycznej. Kosmonauta musi odbyć bardzo intensywny trening, aby nauczyć się obsługiwać różne urządzenia kosmiczne, poruszać się w warunkach nieważkości, a także radzić sobie w trudnych sytuacjach, na przykład awariach. Gdy kosmonauta znajdzie się w kosmosie, jego zadaniem jest prowadzenie badań naukowych, eksploracja kosmosu, a także utrzymywanie i naprawa różnych urządzeń. W kosmosie jest też wiele niebezpieczeństw, takich jak brak tlenu i ciężka grawitacja, dlatego kosmonauci muszą być bardzo odważni i dobrze przygotowani do swojej pracy. Zawód kosmonauty jest bardzo trudny i wymaga ogromnego poświęcenia, ale może też przynieść wiele radości i satysfakcji z tego, że przyczyniamy się do rozwoju nauki i odkrywania nowych rzeczy w kosmosie. A więc, drogie dzieci, dzisiaj dużo się dowiedzieliśmy o kosmosie. Zdajemy sobie teraz sprawę, że kosmos to ogromne miejsce pełne różnych planet, gwiazd i innych ciał niebieskich. W kosmosie jest jeszcze wiele do odkrywania. Kto wie, może w przyszłości to właśnie jedno z Was odkryje coś nowego i niesamowitego w przestrzeni kosmicznej. Jak powstaje śnieg? Film edukacyjny dla dzieci. Cześć! Tęskniliście za mną? Porozmawiamy dzisiaj o śniegu. Kto z Was lubi śnieg? Założę się, że prawie wszyscy. 22 grudnia rozpoczyna się kalendarzowa zima. A wraz z jej nadejściem czekamy z utęsknieniem na pierwszy śnieg. Często się zdarza, że śnieg pojawia się jeszcze przed nadejściem zimy, pod koniec listopada i na początku grudnia. Świat pokryty białą śnieżną kołderką jest przepiękny. Jeśli uważnie przyjrzycie się śnieżynce, zobaczycie, że każda ma swój własny, oryginalny kształt. A znalezienie drugiej takiej samej graniczy z cudem. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje taka ładna śnieżynka? Jej życie rozpoczyna się wysoko na niebie, w chmurze. Aby powstała śnieżynka, potrzebna jest wilgoć i niska temperatura. W chmurze pojawiają się malutkie kropelki wody, które zlepiają się z drobinkami kurzu i zamarzają. Tak powstają kryształki lodu. Następnie kryształki łączą się w coraz większą strukturę, tworząc piękną śnieżynkę. Potem śnieżynka wydostaje się z chmur i zaczyna swoją wędrówkę ku ziemi. I w ten oto sposób dzieci i dorośli mogą się cieszyć śniegiem. Czasami zamiast śniegu powstaje grad. Grad to opad atmosferyczny, który bywa niebezpieczny i może nawet spowodować zniszczenia.
Grat powstaje, gdy wędrująca z chmury śnieżynka napotka na swej drodze wilgoć. Kropelki wody przyklejają się do płatka. Najczęściej ma to miejsce w ciepły, burzowy dzień. Wtedy para wodna z ziemi dostaje się wysoko do atmosfery, gdzie temperatura jest znacznie niższa. Ale o tym i o innych zjawiskach atmosferycznych opowiemy w kolejnych odcinkach. Wróćmy do śniegu. Ciekawostką jest to, że śnieg nie jest tak naprawdę biały, tylko przeźroczysty. Płatki śniegu są zbudowane z kryształków lodu, w których światło załamuje się i odbija od każdego kryształka. Po przebyciu wędrówki, światło wpadające do naszego oka sprawia, że śnieg wydaje się być biały. Pamiętajcie, aby podczas zabaw na śniegu zawsze ubierać rękawiczki. W przeciwnym razie możecie odmrozić sobie rączki. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem. Co to za dzień, kiedy wszyscy są dumni z naszego kraju? Dzień Ziemi, Narodowe Święto Niepodległości czy Dzień Zabawki? Aha! Narodowe Święto Niepodległości! W jakim miesiącu obchodzimy Święto Niepodległości? W styczniu? W maju? Czy w listopadzie? Aha! W listopadzie! Listopada obchodzimy Święto Niepodległości? 11? 1? A może 25? Aha! Święto Niepodległości przypada zawsze 11 listopada. Nazwa naszego kraju to Królestwo Polskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rzeczpospolita Polska. Aha! Prawidłowa odpowiedź to Rzeczpospolita Polska. Śpiewamy na Dzień Niepodległości, aby okazać szacunek dla naszego kraju. Piosenkę o miłości? Mazurek Dąbrowskiego? A może 100 lat? Aha! Śpiewamy nasz hymn, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Świętujemy Dzień Niepodległości. Raz w tygodniu? Raz w roku? Czy dwa razy w roku? Aha! Święto Niepodległości
świętujemy raz w roku. Co wywieszamy w dzień 11 listopada? Biało-czerwoną flagę, czerwone wstążki czy kolorowe światełka? Aha! Oczywiście biało-czerwoną flagę. Jak nazywał się koń Józefa Piłsudskiego? Śnieżka? Kasztanka? Jutrzenka? Aha! Ten koń miał na imię Kasztanka. Jest autorem słów do naszego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego? Henryk Dąbrowski, Agnieszka Osiecka czy Józef Wybicki? Aha! Autorem słów naszego hymnu jest Józef Wybicki. Symbolizują biało-czerwone barwy flagi Polski? Kolorowe lizaki? Biały śnieg i czerwone jabłka? Czystość i odwagę? Aha! Biało-czerwone barwy symbolizują czystość i odwagę. Roku. Film edukacyjny dla dzieci. Cześć dzieciaczki! Dzisiaj porozmawiamy sobie o porach roku. Jak dobrze wiecie, w Polsce mamy cztery pory roku. Wiosnę, lato, jesień i zimę. Wiosna to piękna pora, w której budzi się przyroda. Po wiośnie następuje lato, czyli czas słońca i wakacji. Po lecie mamy jesień, która obdarowywuje nas kolorowymi liśćmi, kasztanami i innymi skarbami. A na końcu jest zima, czyli najchłodniejszy okres, w którym pada śnieg, a przyroda odpoczywa. Po zimie znowu przychodzi wiosna, potem lato i tak dalej. Jest to niekończący się cykl życia. Niby takie oczywiste, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Jeśli rozmawialiście już o kosmosie i Układzie Słonecznym, to na pewno wiecie, że nasza planeta Ziemia obraca się wokół własnej osi. Ten ruch nazywamy ruchem obrotowym Ziemi. Trwa 24 godziny i dzięki niemu mamy dzień i noc. Nasza planeta krąży również wokół Słońca, a drogę, po której się porusza, nazywamy orbitą. To ruch obiegowy Ziemi.
Okrążenie Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni, czyli jeden rok. Oś ziemska jest delikatnie pochylona w stosunku do płaszczyzny orbity. Właśnie to odchylenie jest przyczyną występowania pór roku. Na jednej części globu możemy mieć zimę, a po drugiej stronie będzie występowało lato. A dlaczego nasza planeta jest tak odchylona od swojej osi? Naukowcy sądzą, że w dalekiej przeszłości nasza planeta zderzyła się z innymi, bardzo potężnymi obiektami w kosmosie. Być może to one są przyczyną. Wróćmy do naszych pór roku. Wiecie, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? Wiosna rozpoczyna się 21 marca, czyli w dzień równonocy wiosennej. Dzień i noc są wtedy równe i trwają po 12 godzin. Od tego momentu dni będą stawały się coraz dłuższe. Słońce ogrzewa ziemię, a przyroda budzi się do życia. Zwierzęta wybudzają się ze snu zimowego i wracają do nas ptaki z ciepłych krajów. Za wiosenne miesiące uznaje się marzec, kwiecień i maj. Lato rozpoczyna się 22 czerwca, czyli w dzień przesilenia letniego. Jest to wyjątkowy moment w roku, w którym dzień jest najdłuższy spośród wszystkich innych i trwa ponad 16 godzin. Lato to najcieplejsza pora roku. Są wakacje, dojrzewają owoce, kwitną rośliny. Za letnie miesiące uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień. Jesień rozpoczyna się 23 września, w dzień równonocy jesiennej. Dzień i noc są tego dnia równe i od tej pory dni będą stawały się coraz krótsze, a noce coraz chłodniejsze. Przyroda odpoczywa i przygotowuje się do zimy. Drzewa zrzucają liście. Zwierzęta robią zapasy i zapadają w sen zimowy. Miesiące jesienne to wrzesień, październik i listopad. Zima rozpoczyna się 22 grudnia. To dzień przesilenia zimowego, czyli najkrótszy dzień w roku. Robi się chłodno. Obserwujemy opady śniegu. Przyroda śpi. Stara się przetrwać mrozy i czeka na nadejście wiosny. Za zimowe miesiące uznajemy grudzień, styczeń i luty. Każda pora roku jest piękna na swój sposób. Cieszmy się i korzystajmy z ich dobrodziejstw. Ja kocham wszystkie pory roku. Kocham pierwsze zielone listki wiosną, kocham letnie słońce i kolorowe jesienne liście. O, i jazdy na sankach zimą. A wy? Którą porę roku lubicie najbardziej?
Pa, pa, dzieciaczki! Do zobaczenia w innym odcinku!